Ja ogólnie nie za bardzo lubię takich kategorii jak normalizacji, bo ja nie umiałabym sobie odpowiedzieć na pytanie, co rozumiemy pod normalnymi stosunkami z Rosją. Czy normalne stosunki z Rosją to są te sprzed 15, te sprzed 10, te, które są teraz. To jest kategoria, która się słabo definiuje. Prościej jest powiedzieć, czego byśmy, jakie cele sobie po prostu dzisiaj stawiamy w polityce wobec Rosji.